Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego przedwiecznemu, nierównemu impulsie Duchowi Świętemu, jak była na początku, zawsze i minie. Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieku płynie. Nazwał święty pielgrzym ludźmierski Jan Paweł II. Do stóp ludźmierskiej Pani Jan Paweł II pielgrzymował dwukrotnie. Pierwszy raz jako papież spotkał się z nią na nowotarskim lotnisku w 1979 roku, gdzie przypomniał nam, że rodzina powinna być Bogiem silna. Przypomniał nam również, żebyśmy bogacąc się materialnie, nie zapomnieli o wierze i o naszych chrześcijańskich korzeniach. Drugi raz z uśmiechniętą Panią spotkał się papież Polak 20 lat temu, gdy w pierwszą sobotę czerwca wraz z 200 tysiącami pielgrzymów odmawiał różaniec transmitowany na cały świat przez Radio Watykańskie. Pamiątką tego wydarzenia jest Maryjny Ogród Różańcowy wraz z ołtarzem, można go nazwać papieskim. I tu właśnie na tym ołtarzu Jan Paweł II przypomniał, że tu do Ludźmierza przychodzili z różańcem w ręku ludzie różnych stanów, by od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa przez różaniec i wybierali w ten sposób szkołę najlepszą. Kopia cudownej figury ludźmierskiej towarzyszyła również świętemu Janowi Pawłowi II cały czas przez jego pontyfikat w prywatnych apartamentach, w bibliotece. My również przychodzimy dzisiaj z różańcem w ręku, by w pierwszą sobotę października 2017 roku w tej konferencji poruszymy tylko kilka tematów. Po pierwsze, odwołamy się do Fatimy, w setną rocznicę objawień fatimskich. Odwołamy się do jej historii i do przesłania, bo to właśnie z tych objawień bierze początek nabożeństwo pierwszych sług. Przypomnimy sobie najważniejsze założenia nabożeństwa pierwszych sług, o co w nich chodzi. Przypomnimy również najważniejsze cele naszego dzisiejszego pielgrzymowania, czyli tej pielgrzymki, którą nazywamy Różaniec do Granic. Oraz spróbujmy
spróbujemy popatrzeć na owoce. Jakie owoce może wydać nasze dzisiejsze pielgrzymowanie, nasza dzisiejsza modlitwa. Spójrzmy zatem chwilkę na historię objawień w Fatimie. Fatima, mała wioska w Portugalii, stała się ona miejscem objawień Matki Bożej. Portugalia była wtedy pod rządami masonerii. Za całą ojczyznę, za sąsiednie kraje, za Europę.
Maria, Matce Najświętszej, która tutaj doznaje tak wielkiej czci od ponad 600 lat, Matce Bożej z Fatimy, Matce Bożej Rodzicowej, polecamy nas samych, wszystkich, których kochamy, o których się troszczymy. Na początku świętej liturgii eucharystycznej prośmy o miłosierdzie dla nas, o pojednanie z Bogiem, o pojednanie ludzi między sobą, szczególnie w rodzinach. Módlmy się o miłosierdzie dla całego świata. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry.
Drodzy księża, wysoki zakonne, małżonkowie, rodzice samotni, przedstawiciele różnych parafii, nie tylko archidiecezji krakowskiej, różnych środowisk modlitewnych, apostolskich. Przed mszą świętą wikariusz parafii Ludzimierskiej ksiądz Bronisław przypomniał nam to, co Matka Najświętsza przekazała 100 lat temu w Fatimie. Przypomniał też wielkie owoce różańca z historii. Fatima była objawieniem, które nazywamy prywatnym. Kościół uznał to objawienie. Objawienia prywatne uznane przez Kościół nie dodają do objawienia oficjalnego żadnej nowej prawdy dogmatycznej czy moralnej. Przypominają Ewangelię Jezusa Chrystusa, mobilizują ludzi wierzących i nie tylko wierzących, nie tylko chrześcijan, aby na nowo przyjęli Chrystusa. W Orędziu Fatimskim znajdujemy wiele szczegółów dotyczących choćby pierwszych sobot. Matka Najświętsza pragnie, by jej orędzie, które jest Chrystusowym orędziem, było związane z różnymi konkretami w naszej modlitwie, w życiu indywidualnym, społecznym, w życiu Kościoła. Wysłuchaliśmy Bożego Słowa, Ewangelię o zwiastowaniu i lekcję o modlitwie apostołów razem z Maryją przed zesłaniem Ducha Świętego. To, co wiemy, to, co usłyszeliśmy o Fatimie, trzeba zawsze zanurzać w objawieniu, które jest zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła. Ewangelia o zwiastowaniu. Tyle razy tę Ewangelię słyszeliśmy, tyle razy rozważaliśmy. Bóg przez swego anioła Gabriela oznajmia Maryi, że będzie matką wcielonego Syna Bożego, Zbawiciela świata. Anioł to oznajmia Maryi, anioł to oznajmia światu. Bóg jest miłosierny. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, mówi Pan Jezus, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wtedy Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Syn Boży przyjął ludzką naturę. W osobie Syna Bożego zjednoczyła się natura boska i ludzka. Chrystus przyszedł, aby nas odkupić przez krzyż i zmartwychwstanie,
a słowo ciała przystało i zamieszkało między nami. Boże miłosierdzie, okazane światu w czasie zwiastowania, łączy się z wolnością człowieka. Ja pytam, jak że to się stanie. Anioł tłumaczy, Duch Święty stąpi na ciebie. I kiedy dziewica z Nazaretu zrozumiała, czego Bóg od niej wymaga, odpowiedziała: oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Oddała swoją wolność Bożej miłości. Oddała swoje życie wtedy, w czasie zwiastowania Bogu i ludzkości. Drodzy bracia i siostry, w czasie tej mszy świętej, w czasie każdej mszy świętej dokonuje się takie zwiastowanie i jesteśmy wezwani do odpowiedzi. W czasie tej pielgrzymki również Bóg na nowo nam oznajmia swoją miłosierną miłość. I na pewno wielu z nas, a może każdy z nas na nowo odczyta, czego Bóg od niego wymaga. I każdy z nas, czy teraz, czy w czasie różańca, odpowie: niech mi się stanie według Twojego słowa. Jesteśmy Bożymi sługami. A dzisiejsza lekcja, fragment dziejów apostolskich, po wstąpieniu Pana Jezusa do Ojca, apostołowie trwają razem z Maryją i niewiastami na modlitwie. Wielki kryzys, oddzielanie miłości od Boga i Jego przykazań rodzi także naszym Ojczyźnie. Inna ważna intencja to wołanie o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Bogu dziękujemy za powołanie, ale co rok tych powołań jest mniej. Proście Pana żniwa, mówi Pan Jezus, aby zesłał robotników na swoje żniwo. Fatimie Matka Boża ostrzegała. Matka Boża jednak ciągle napełniała wtedy i napełnia nas nadzieją. Nadzieją w Duchu Jezu ufam Tobie. Nadzieją, która ma swoje źródło w Bogu. Bracia i siostry, Bóg wam zapłać za obecność. Wiem, że wielu chorych łączy się duchowo w tej chwili z naszą modlitwą, a my otaczajmy wszystkich, a szczególnie cierpiących, naszą modlitwą. Niech ten dzień nas umocni, by wierze nadziei i miłości. Niech nas umocni, abyśmy mogli Bożą mocą umacniać naszych bliźnich. Wzywając tajemnictwa Maryi Matki Bożej, Różańcowej, przedstawmy miłosiernemu Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, a
aby jego członkowie gorliwie naśladowali Maryję, rozważającą w sercu tajemnicę Jezusa i zjednoczoną z nim w całym swoim życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, aby ucichły walki zbrojne i ustały zamachy terrorystyczne, aby miłość zwyciężyła nienawiść, a pragnienie zemsty ustało przez przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby ciesząc się opieką Maryi, Królowej Polski, pozostała wierna Bogu i mądrze korzystała z daru wolności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby małżonkowie miłowali się wzajemnie, radowali się darem rodzicielstwa i ofiarowali swoim dzieciom całą miłość swego serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za znajdujących się w potrzebie, aby Bóg z swej łaskawości pozwolił chorym powrócić do zdrowia, bezrobotnym spotkać pracodawców, smutnym doznać radości, a zniewolonym nałogami odzyskać wolność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy odpowiadając na wezwanie Maryi, każdego dnia odmawiali różaniec, rozważając w nim zbawcze tajemnice Pana i wypraszając błogosławieństwo Boże dla ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże miłosierny, nasz Ojcze, wejrzyj na Twoje sługi, ogarniające modlitwą wszystko, co Polskę stanowi. Kraje sąsiednie, Europę, świat, obdarz nas swoim miłosierdziem. Przez Chrystusa Pana naszego. Dawa światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają.
kochają różaniec, którzy modlą się na nią codziennie. Pięknie się spotkać we wspólnocie róż różańcowych, bo z pewnością wielu, a może i większość tutaj obecnych należą do żywego różańca. Bóg zabrać księdzu biskupowi Janowi, że nas poprowadził w tej modlitwie podczas Eucharystii. Serdeczne podziękowanie także kapłanom, którzy przyjechali tutaj ze swoimi grupami. To dzięki nim te grupy tutaj się znalazły. Serdeczne Bóg zabrać tutaj prawie 20 kapłanów przy ołtarzu. Bóg zabrać księdzu Bronisławowi za konferencję zgłoszoną przed mszą świętą. Podziękowania także dla wszystkich, którzy zatroszczyli się o to, żeby to wszystko pięknie, sprawnie przebiegało, naszym siostrom, pracownikom, rycerzom Kolumba, którzy sterowali ruchem. Teraz poprosimy księdza biskupa o błogosławieństwo, a później jeszcze będą krótkie ogłoszenia, a w tym czasie przygotujemy się do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Za udział w tej pielgrzymce, w tej Eucharystii przyjmijmy błogosławieństwo na zakończenie przyświętej. Błogosławieństwo jest zawsze rozesłaniem. Przyjmijmy błogosławieństwo na ten wielki, ogólnopolski różaniec, szczególnie przy granicy. Przyjmijmy to błogosławieństwo dla siebie na dalszą drogę naszego życia. A niech to błogosławieństwo umocni wszystko, co dobre w naszej ojczyźnie, w sąsiednich krajach, w Europie i w świecie. A niech to co złe, co nie pochodzi od Boga, niech będzie zwyciężane, tak jak mój święty Paweł. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwycięży. Uczestnicząc w różańcu na Orawie będę pamiętał o was i też o tą pamięć, nie tylko dzisiaj. Proszę o pamięć dla modlitewną, dla biskupów, kapłanów, kandydatów do kapłaństwa, dla osób konsekrowanych i tak wiele. Jeszcze raz proszę, módlmy się w intencji małżeństw i rodzin, by rodzina, jak to święty Jan Paweł II mówił, w czasie pierwszej pielgrzymki na była Bogiem. Pane z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Złożenie nasze w imieniu Pana. Który spośród niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojcze i Syn, i Duch Święty. Potem wszystkim szczegółowo przekażę tym, którzy przyjdą nas
Jeżeli są jakieś osoby, które przyjechały samochodem indywidualnie, mają może wybrane miejsca, jeżeli nie, to zachęcam ich do udania się do Witowa. To jest kawałeczek, następna wioska za Fachołowem, 20 km stąd. Gdy będziecie po nabożeństwie eucharystycznym wychodzić z bazyliki, można jeszcze skorzystać z jadłodajni Tęcza, która jest otwarta, a przed jadłodajnią w dwóch punktach będzie rozdawana herbata. Będą tam panowie z termosami i z kubkami. Można podejść i poprosić o herbatę na drogę, bo po drodze przed wami czas jeszcze długi. Będą też osoby, które tak jak wprowadzały na parking przed rozpoczęciem mszy świętej, tak teraz będą też pomagać wyjechać wszystkim autokarom. Wszyscy autokarami wyjeżdżają z parkingu, kierując się w lewo, wyjeżdżając z miejsca postoju na most, a następnie w kierunku ogólnie mówiąc Czarnego Dunańca. Osoby, które są z naszej parafii ludźmierskiej i zapisały się do autokaru, o godzinie 12:45 autokar będzie podstawiony także na parkingu. Będzie na nim kartka Ludźmierz. Jest tam jeszcze połowa miejsca w autokarze wolna. Jeżeli ktoś nie ma żadnego transportu, może do tego autobusu zgłosić się z napisem na szybie Ludźmierz i dołączyć się do naszej parafialnej grupy, która pojedzie w kierunku Fachołowa.
Thank you.
bracia i siostry, umocnieni udziałem w Eucharystii i adoracją Najświętszego Sakramentu, zjednoczeni z naszymi braćmi i siostrami, otaczając modlitwą naszą Ojczyznę od północy i południa, od wschodu i zachodu, w dzień poświęcony czci Matki Bożej Różańcowej, w pierwszą sobotę października, pełni wdzięczności za wielkie dary, jakie otrzymaliśmy przez jej wstawiennictwo, zawierzając jej siebie samych, nasze rodziny i parafie, nasze wioski i miasta, naszą Ojczyznę i cały świat, rozpocznijmy święty różaniec. Rozpocznijmy wyznaniem wiary w Boga, który jest naszym Ojcem, w Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, w Ducha Świętego, który jest naszym Uświęcicielem. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczał pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany u Marii Bożego, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, za mną przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się łaskę wiary, stałej, mocnej, żywej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony bądź żywota Twego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy o łaskę miłości względem Pana Boga i każdego człowieka. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony bądź żywota Twego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O łaskę nadziei, nie zrażającej się niczym, wytrwałej. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między miastami, błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Część pierwsza Różańca Świętego, radosna tajemnica. Rozważając radosne tajemnice Różańca, uwielbiajmy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem, począł się z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, zamieszkał w ludzkiej rodzinie, był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Prośmy Go, naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Polecajmy Jego miłości małżonków, rodziców i dzieci. Niech Jego obecność w życiu rodzinnym będzie umocnieniem w słabościach, światłem w ciemności, nadzieją w zwątpieniu, jednością w podziałach. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Bądź pozdrowiona, dziewico i matko. Bądź pozdrowiona, niepokalana Maryjo, Pan jest z Tobą. Wybrał Ciebie jako święte naczynie, godne nosić Najwyższego. Stałaś się bramą Boga do nas i naszą bramą do nieba. Radujesz się miłością męża świętego Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego. Uproś Boga łaski miłości dla wszystkich małżonków.
wspieraj studentów w życiu, aby pozostali Tobie wierni, dobrze wychowali dzieci. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Będąc Bogiem, uniżyłeś samego siebie, stawszy się do nas podobnym. Ty, nie znając grzechu, zanurzyłeś się w wodach Jordanu, woda oczyszczenia, aby uczynić Ciebie zapłatą za nasz grzech, również ten, który w sposób bezpośredni uderza w życie innych osób. Daj nam już tu na ziemi doświadczać Królestwa Pokoju. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy powodują konflikty, rozniecają wojny. Prosimy o zatrzymanie narastającej fali terroryzmu i fanatyzmu religijnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Zdrowaś Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegna nas między żenami, a pożegnany jest plod żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegna nas między żenami, a pożegnany jest plod żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żenami, a pożegnany jest plod żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, miłości pełna, Pan z Tobą, pożegnana si między żenami,
a pożegnaj mnie plod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus Chrystus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, mój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Modlimy się także za wszystkich dotkniętych cierpieniem, za chorych, bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, smutnych, skrzywdzonych, zagubionych, uchodźców i wszystkich potrzebujących. Niech z boskiego serca Jezusa, przybitego włócznią żołnierza, spłynie na nich pociecha i umocnienie. Niech Bóg pomnaża w nas wszystkich chęć niesienia im pomocy. W czasie tej tajemnicy, w czasie tych tajemnic, tej części różańca, kto może, odmawiajmy na wzór fatimski, to znaczy z rękami podniesionymi do góry. Można, jeśli można, tutaj miejsce jakieś łatwiejsze, można uklęknąć. Kto nie może, a ma na czym siedzieć, to niech sobie siedzi. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Chryste nasz Królu, Ty przyjąłeś naszą cielesność. Nie ominęło Cię to, co w niej bolesne. Opuszczony przez ludzi, trwasz na rozmowie z Ojcem, duchowo towarzyszy Ci Matka. Prosimy, naucz nas przeżywać wszystkie trudności w jedności z Tobą. W tej tajemnicy Twojemu miłosierdziu szczególnie polecamy chorych, niepełnosprawnych oraz osoby starsze, prosząc o umocnienie w cierpieniu dla nich i ich opiekunów. Krwi Chrystusa w konaniu w ogrodzu spływająca na ziemię wybaw nas. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławiona Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami swoim brzańcem według słów świętego Jana Pawła II było nieustanne rozważanie w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania różańca. Broń przed powierzchownym tylko odmawianiem modlitwy. Niech każda chwila modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha Świętego. Niech On wstępuje i odnawia oblicze ziemi. Tej ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Papież Franciszek, komentując to objawienie, stwierdza: Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy ją widzieli, jednak przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi życie bez Boga, bezczczące Boga w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym świetle, które w nas mieszka i nas okrywa. Nasza piękna Matko, prosimy, ucz kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat tym Bożym światłem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
odpuść się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny, Królowo nieba i ziemi, Tobie powierzył Bóg władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów nieba. Ty jako najlepsza matka nieustannie troszczysz się o nas. Oto mija już 100 lat od Twojego objawienia się Trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników oraz nawrócenie. Prosiłaś także zgodnie z wolą Syna o ustanowienie nabożeństwa pierwszy sobót miesiąca ku czci Twego niepokalanego serca dla ratowania świata. Z opatrzności Bożej dziś przypada również pierwsza sobota. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości, których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznajesz od ludzi. Zawierzamy się Twemu niepokalanemu sercu i z Tobą idziemy do Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzi. Jego uznajemy za naszego Króla i Pana. Jemu pragniemy służyć każdego dnia i we wszystkich sprawach życia. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, jak była na początku, teraz zawsze na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.